Nowenna do Ducha Świętego. Dzień drugi. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. O Stworzycielu, Duchu przyjdź, nawiedź dusz wiernych Tobie krąg, niebieską łaskę zesłać racz, sercom, co dziełem są Twych rąk. Pocieszycielem jesteś zwan i najwyższego Boga dar, Tyś namaszczeniem naszych dusz, zdrój żywy miłość ognia żar. Ty darzysz łaską siedemkroć, bo moc prawicy Ojca masz, przez Ojca obiecany nam, mową wzbogacasz język nasz. Światłem rozjaśnij naszą myśl, w serca nam miłość świętą wlej i wątłą słabość naszych ciał, pokrzep stałością mocy swej. Nieprzyjaciela odpędź w dal i Twym pokojem obdarz wraz, niech w drodze za przewodem Twym miniemy zło, co kusi nas. Daj nam przez Ciebie Ojca znać, daj by i Syn poznany był, i Ciebie jedno tchnienie dwóch, niech wyznajemy z wszystkich sił. Niech Bogu Ojcu chwała brzmi, Synowi, który zmartwychwstał, i temu, co pociesza nas, niech hołd wieczystych płynie chwał. Amen. Panie Jezu Chryste, w czasie ostatniej wieczerzy apostołom, zasmuconym zapowiedzią Twego bliskiego odejścia ze świata, obiecałeś Pocieszyciela, Ducha Świętego. Powiedziałeś wtedy: ja będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela dawam, aby z Wami był na zawsze, Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale Wy Go znacie, ponieważ w Was przebywa i was będzie. Twoja obietnica się spełniła. Duch Święty w 50. dniu po zmartwychwstaniu stąpił na Kościół i zamieszkał w nim na zawsze. Napełnia Kościół i rządzi nim, zespala go i jednoczy, wstępując nieustannie przez sakramenty, uświęcając chleb i wino, aby się stały ciałem i krwią Twoją i uświęcając tych, którzy je przyjmują. On utrzymuje Kościół w ciągłej młodości. Wierzymy, Panie, w Jego obecność wśród nas. Wierzymy, że Duch Święty, który mieszkał w Twoim świętym człowieczeństwie, mieszka także i w nas i jednoczy nas z Tobą i Ojcem, czyniąc nas jednym ciałem. Niech Jego łaska nieustannie uświęca Twój Kościół i prowadzi do pełnej jedności z Ojcem. Dlatego wołamy: uświęć nas w Duchu Świętym, Panie Jezu. Ześlij, Panie, swego Ducha, którego miałeś posłać, aby Kościół Twój nieustannie odnawiał się i odmładzał. Uświęć nas w Duchu Świętym, Panie Jezu. Wejrzyj, Panie, na wszystkich, którzy noszą imię chrześcijan, aby Duch Święty doprowadził ich do jedności. Uświęcaj nas w Duchu Świętym, Panie Jezu. Jezu Chryste, wiekuisty Pasterzu, obdarz mądrością i rozwagą naszych pasterzy, aby prowadzili Twe owce skutecznie do zbawienia. Uświęć nas w Duchu Świętym, Panie Jezu. Spraw, aby kierował nami nie Duch Świata, lecz Duch Święty, który od Ciebie pochodzi. Uświęć nas w Duchu Świętym, Panie Jezu.
Ześlij na Kościół Ducha Jedności, aby ustąpiły niezgoda, nienawiść i podziały. Uświęć nas w Duchu Świętym, Panie Jezu. Udziel nam mocy Ducha Świętego, aby nas oczyszczał i umacniał. Uświęć nas w Duchu Świętym, Panie Jezu. Przygotuj, Panie, dusze wiernych ożywczą Twą łaską, aby z radością przyjmowali dary Ducha Świętego. Uświęć nas w Duchu Świętym, Panie Jezu. Daj nam szczerą miłość, abyśmy się wzajemnie, po bratersku miłowali. Uświęć nas w Duchu Świętym, Panie Jezu. A teraz módlmy się, jak nas nauczył nasz Pan, Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Boże, Ty zesłałeś Ducha Świętego na swoich apostołów. Spełnij ufne prośby swojego ludu, a skoro dałeś nam łaskę wiary, obdarz nas również pokojem i jednością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Niech nas błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.